Witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Właśnie, inżynier taki, który miał ustawiony mikrofon na ponad 100% i tutaj siedziały takie RGW, że normalnie ja pier... No. A to jest mikrofon nawet niezły, który idzie przez kartę dźwiękową Krawit Sun Blaster Audigy FX. Zajebista karta. No dobra, sfera Dysona. Poczekajcie, zapytamy się Google'a, co on powie na temat sfery Dysona. Czym jest sfera Dysona? Jak podaje Wikipedia, sfera Dysona, hipotetyczna megastruktura opisana po raz pierwszy w 1959 roku przez amerykańskiego fizyka i futurologa Freemana Dysona w czasopiśmie naukowym Science, w artykule zatytułowanym Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation. No to więc macie opowiedziane w skrócie, na czym to polega. Chodzi o to, że taka megastruktura, weźmy sobie na przykład nauka w Polsce. Tak wyrażam zgodę. Czy odkryjemy sferę Dysona? Ja was mogę tutaj teoretycznie według siebie skierować na gwiazdę Tabi, która w 2015 roku dawała doskonałe odczyty, jakby tam była sfera Dysona. Mówię jeszcze raz, ja według siebie uważam, że w 2015 roku wychwyciliśmy to, że tam na gwieździe Tabi doszło do rozpadnięcia się sfery Dysona. I to by tłumaczyło te zaćmienia gwiazdy, zmniejszenia jej jasności, zaćmienienia, bo prawdopodobnie to był niezły kipisz, ale to jest tylko i wyłącznie moja teoria, że tam doszło na gwieździe Tabi w 2015 roku, jak obserwowaliśmy, do rozpadu, katastrofalnego rozlecenia się sfery Dysona, która się pod jakimś nie wiadomo jaką przyczyną rozleciała na kawałki. Ale tu powtarzam, to jest tylko moja teoria. Jedziemy. Zaawansowane cywilizacje powinny tworzyć sfery i inne struktury otaczające ich macierzyste gwiazdy, aby wykorzystywać jak największą część ich energii, tak że kosmiczne mega budowle dałoby się wykryć obserwacjami w podczerw... No niekoniecznie, bo jeżeli... Taka hipotetyczna megastruktura. Poczekajcie. Wyświetlimy sobie taką najbardziej, mniej więcej popularną sferę Dysona, byście sobie wyobrazili, jak mniej więcej może to wyglądać. Powiem wam szczerze, wiem, że tutaj grafika i tak dalej, ale ja wam chcę tylko pokazać na jakimś ciekawym przykładzie mniej więcej, jak to może wyglądać. Wiem, że teraz po różnych obrazach jadę i tak dalej. Ale ja szukam takiej, powiem wam szczerze, ciekawej grafiki, która w najciekawszy sposób to oddaje. No to jakiś kurde, o mniej więcej o macie. Tu jakieś w ogóle dziwne rzeczy, dobra. Dobra, kopał to pies. No. Okej. Obserwacjami w podczerwieni. Naukowcy wskazują, gdzie najlepiej ich szukać. Benjamin Zuckerman, emerytowany profesor astrofizyki z University of California, Los Angeles, stwierdził właśnie, że najszybciej będziemy w stanie wykryć sferę Dysona, jeśli obca cywilizacja zbudowała ją wokół białego karła,
lub czerwonego karła. Czym jest ona tajemnicza sfera? W 1959 roku, a właściwie nie, bo w latach 30. Wydana była taka książka właśnie o podobnej tematyce, z której pan profesor Freeman Dyson po prostu skopiował właśnie tą megastrukturę i jej użył w swoim właśnie twierdzeniu, a potem zostało mu przepisane to, że zaczął mówić o sferze Dysona i sfera Dysona zaczęła być do niego przyklejona, a tak naprawdę on po prostu wykorzystał sformułowanie, które było w tej książce w latach 30. opisane już. Nie pamiętam, jak ta książka się nazywała. No. Zaczął propagować ideę, według której zaawansowana cywilizacja na pewnym momencie swojej ewolucji osiągnie taki poziom techniczny, że będzie się starała wykorzystać jak największą porcję energii wydzielanej przez macierzystą gwiazdę. W tym celu stworzy rój tworzących sferę umieszczonych wokół gwiazdy kolektorów, czyli takich na przykład sześcianów, które będą sobie orbitowały na żaglach słonecznych, manewrując pomiędzy przyciąganiem gwiazdy a ucieczką. Gwiezdnej energii, czy nawet platform z przeznaczeniem do zamieszkania, czyli sfera Bernala, pierścień Nivena. Bardziej ekstremalny wariant tego pomysłu obejmuje zamkniętą sferę, która chwyta praktycznie całą energię produkowaną przez zamkniętą w środku gwiazdę, a cywilizacja, która tą sferę zbuduje, będzie po prostu mieszkać w jej wnętrzu. No ja bym na przykład nie chciał mieszkać w czegoś we wnętrzu czegoś takiego, bo nawet bądźmy szczerzy, nawet posiadając najpotężniejsza pole siłowe, to nie powstrzymamy wszystkiego. Pewne rozbłyski, wyrzuty mogą uszkodzić wszystko. Powstały też takie koncepcje jak pierścień Dysona, w którym chwytające energię kolektory krążą na kształt pierścienia po jednej orbicie wokół gwiazdy, czy też bąbel Dysona, w którym sferyczne umieszczone kolektory utrzymują się na swoim miejscu dzięki żaglom słonecznym. No i to macie YouTube podaną. To będzie podane pod filmem, żebyście sobie mogli tam zobaczyć, o co chodzi. Wspomniany profesor Zuckerman twierdzi, że to pierścień, że do poszukiwań sfer i innych struktur Dysona obserwacje białych karłów są najlepsze z kilku powodów. Oprócz tego, że jest ich relatywnie dużo, białe karły to ostatni etap życia gwiazd podobnych do Słońca. Nie podobnych do Słońca, tylko gwiazd nawet będących bardzo w 99% podobnych do naszej gwiazdy. W tej fazie gwiazda taka istniała przez miliardy lat, emitując stabilne, niezbyt silne promieniowanie. Białe karły stanowią więc potencjalne dobre źródło energii do chwytania przez sferę i czy inne struktury Dysona, takie jak budowla, choć chwytałby znaczną lub nawet większą część energii gwiazdy, to ostatecznie wypromieniowałoby ją na zewnątrz w postaci promieniowania pod czerwon. No niekoniecznie, ale to już pogadamy po przeczytaniu artykułu. To konieczny warunek jej istnienia. Inaczej by się w końcu roztopiła. Wystarczy więc szukać odpowiedniego promieniowania, tak jak składa się obserwacje w zakresie podczerwieni, to
jeden z filmów najnowszej o astronomii. A, filarów najnowszej astronomii. Jednak mimo obserwacji w tym zakresie różnych części nieba, śladów zadanej struktury Dysona, nikt jednak nie znalazł. No i tu macie kolejną witrynę YouTube. W 2015 roku zespół z Yale University doniósł o niezwykłe, przyciemnionej, nieregularnie, nietypowo migoczącej gwieździe KIC 846-2852, czyli gwiazda Tabi. I niekrótszy specjaliści sugerowali działanie właśnie sfery Dysona, gdzie dalsze badania nie wskazały jednak na obecność megastruktur. Słuchajcie, bo ich po prostu nie widać z tak ogromnej odległości. Obcych i naukowcy składają się obecnie ku naturalnemu wytłumaczeniu zachowania odległej około 1500 lat świetlnych gwiazdy. Profesor twierdzi, że takie struktury są jednak raczej rzadkie i dotąd ich po prostu nikt nie zauważył. Dajmy na to, że to światło docierało do nas 1500 lat. Jeżeli ta struktura się rozleciała, no to rozleciała się 1500 lat temu i teraz tam złomowisko normalnie jest. Tymczasem białe karły mogą być jednymi dobrymi miejscami do poszukiwań sfery Dysona. Eksperci tajwańskiego państwowego uniwersytetu Tsung Hau Haua uważają, że takie kosmiczne budowle mogłyby się doskonale sprawdzić, gdyby otaczały czarne dziury. No niekoniecznie. O. Na szczęście nie jest tego dużo. Nie wszystkie te zjawiska. A, przepraszam. Przepraszam. Czarne dziury znane są. Znane są przede wszystkim z tego, że pochłaniają wszystko, co znajdzie się dostatecznie blisko nich, jednak ich otoczenie emituje potężne ilości energii i pod różnymi postaciami naukowcy wymieniają wysokoenergetyczne strumienie cząstek, jety wyrzucane z biegunów czarnej dziury, dysk akrecyjny, akrecje Bondlego, sferyczne opadanie materii do centrum, obiekt pod wpływem grawitacji, koronę czarnej dziury i płyn, słynne promieniowanie Hawkinga powstające w okolicach horyzontu zdarzeń. No to faktycznie, jeżeli załóżmy hipotetycznie taka sfera Dysona orbitowałaby wokół czarnej dziury, to wszelkie życie na jej powierzchni, we wnętrzu, to praktycznie by przestało istnieć z godziny na godzinę, bo po prostu samo promieniowanie zrobiłoby sieczkę w DNA i kodzie genetycznym istot, które by zamieszkiwały taką strukturę. Nie wszystkie te zjawiska niosą taką samą ilość energii. Najwięcej miałoby pochodzić z dysku akrecyjnego, czyli spiralne opadającej na czarną dziurę za gęszczającej się i rozgrzewającej materii. Każde z wymienionych źródeł wymagałoby też innego podejścia. Dużą rolę odgrywają też rozmiary. Badacze mówią raczej o niewielkich czarnych dziurach, które powstały po zapadnięciu się pojedynczych gwiazd. Już przy takiej wielkości sam dysk akrecyjny emitowałby setki razy więcej energii niż typowa gwiazda podobna do Słońca. Tak, i właśnie tu potwierdza się to, co przed chwilą powiedziałem.
Sama ta ilość energii, promieniowania wszelkiego rodzaju, wątpię, żeby cokolwiek żywego przeżyło coś takiego. Zdaniem tajwańskich badaczy, otoczenie otaczające czarne dziury sfery Dysona można byłoby wykryć obecnie używanymi instrumentami, na przykład kosmicznym teleskopem Wide Field Instrument, no i tak dalej, WISE, działającym już od 2009 roku w trakcie takich przeglądów nieba, jak znamy Solon Digital Sky Survey, emitowane przez struktury Dysona promieniowany cieplny będzie mógł wykryć też wspomniany właśnie teleskop kosmiczny Jamesa Webba, stworzony do obserwacji kosmosu w podczerwieni oprócz spodziewanych potencjalnie przełomowych informacji o odległych planetach, gwiazdach i początkach wszechświata, odkrycie otaczające całe Słońca struktur zbudowanych przez cywilizacje pozaziemskie wyprzedzające w rozwoju ludzkość o setki, tysiące, nawet miliony lat, to dopiero byłoby odkrycie. No, podejrzewam, że granty to się momentalnie by posypały niektórym naukowcom. Na artykuł napisał Marek Mata. No i tutaj powiem wam, będziecie mieli link do tego artykułu po prostu na YouTube. Sobie zobaczymy. Sfera Dysona. O, tak mniej więcej taka sfera po prostu by wyglądała. Nie wiem, kto to pisał, ale był idiotą. No mi chodzi o co innego. Wyświetlimy sobie po prostu to. Tak mniej więcej wygląda sfera Dysona. O. O to mi chodzi. Tak sfera Dysona by wyglądała. O grubości 3 metrów, okalająca cały układ słoneczny mniej więcej. Tak teoretycznie by to wyglądało. Ale mi bardziej chodzi o coś takiego. To jest najlepsza forma sfery Dysona. Takie właśnie sateloidy krążące wokół tej sfery. I w centrum mamy gwiazdę, która po prostu działałaby. Ona by świeciła i byśmy obserwowali coś takiego. Ja uważam, że na gwieździe Tabi doszło do rozpadu takiej struktury Dysona 1500 lat temu. I w 2015 roku zaobserwowaliśmy właśnie, jak po 1500 lat to światło do nas dotarło, wreszcie tutaj do Ziemi. Zaobserwowaliśmy właśnie pociemnienia, migotania, zaciemnienia gwiazdy, bo ta struktura się rozpadała, ona się po prostu rozlatywała, bo dajmy na to hipotetycznie, doszło tam do jakiejś katastrofy i po prostu coś uderzyło w tą strukturę, zaburzyło jej działanie i po prostu efekt kaskady, czyli jeden element poruszył drugi i zaczęło to się jak domek z kart. Niestety, to jest fizyka, to jest mój dział. I ja tutaj od razu mogę powiedzieć, że jak uderzymy w jeden element, uszkodzimy kolejny, a ten kolejny i tak dalej. To się nazywa uszkodzenie kaskadowe. W elektryce to się nazywa przepięcie kaskadowe albo zwarcie. Czasem bywa tak, że zwarcie nie powoduje wywalenia bezpieczników, a nawet może być tak, że elektrycy to wiedzą. Jak czasem zwykła ładowarka od telefonu podpięta do gniazdka może zrobić zwarcie, że u was w domu nic się nie stanie, ale na tablicy przyłączeniowej do transformatora wywali ich bezpieczniki. No, o tym właśnie mówię. Więc ja po prostu powiem wam szczerze, że sfera Dysona to jest najlepsze, co może być. No i tu mamy cały opis w Wikipedii, czym jest sfera Dysona i tak dalej. Hipotetyczna sfera i tak dalej.
Ja uważam, że ja temat na temat sfery Dysona wyczerpałem na dzisiaj, bo to miało być na temat sfery Dysona. Ja omówiłem, jak to hipotetycznie miałoby się zachowywać i działać. Powiem wam tak jeszcze na koniec, że nawet dajmy na to, jeżeli by to otaczało cały Układ Gwiezdny razem z Gwiazdą, to byśmy nic nie zauważyli, bo to pewnie byłoby tak doskonale pochłaniające całą energię, że po prostu nawet byśmy nie wiedzieli, że taka struktura istnieje, bo ta struktura nawet promieniowanie podczerwone by pochłaniała. My uważamy, że to będzie emitować. A skąd wiemy, czym dysponuje obca cywilizacja? Skąd wiemy, czym dysponują nasi sąsiedzi w kosmosie? Nie wiemy tego. A jeżeli nie wiemy, to nie powinniśmy spekulować na ten temat. Bo może oni mają technologię pochłaniającą wszelkie widmo promieniowania podczerwonego, widzialnego, nadfioletowego, wszelkiego rodzaju. I nic nigdy nie zobaczymy. A to, co się stało na gwieździe Tabi w 2015 roku, to powiem tak, potwierdza to, co ja przed chwilą wysnułem, że tam doszło do rozpadu sfery Dysona 1500 lat temu. To jest tylko moja wyłącznie teoria, ale jeżeli kiedyś ktoś odkryje, że doszło do tego tam wtedy, to ja dostanę granta i Nobla z fizyki, bo ja już przewidziałem, co tam się No. Ale to jest tylko moje zdanie. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.